Las to nie tylko grzybobranie oraz romantyczne spacery. Jest to również fantastyczna lokalizacja do uprawiania sportu, o czym przekonywać nas dzisiaj będą Jolanta Studzienna oraz Mateusz Masternak, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji Lasów Państwowych Trenuj w Lesie. To są atleci. Zapraszamy. Z nami pani Jolanta Studzienna, która dzisiaj zamiast sali treningowej wybrała łono natury, jednak dziś nie bez powodu. Tak, postanowiłam włączyć się do akcji promującej sport w lesie, w Lasach Państwowych. No i nagrywamy tutaj taki materiał instruktażowy, w jaki sposób można zorganizować sobie samemu trening w lesie. No właśnie, w jaki sposób można sobie samemu zorganizować trening w lesie? Wbrew pozorom jest to naprawdę, mając kilka wskazówek głównych, nie jest to bardzo skomplikowana sprawa. Są takie możliwości w lesie i drzewa, i ścieżki, i korzenie, przy których można wykonywać ćwiczenia, które normalnie wykonujemy na siłowni czy w salach fitness. I czy taki trening na łonie natury daje nam więcej niż trening na sali? Jeżeli sami potrafimy się zmotywować i wykonywać taki trening systematycznie, regularnie i z pełną intensywnością, to na pewno jest dużo bardziej korzystne ze względu na to, że przebywamy w środowisku naturalnym, oddychamy świeżym powietrzem. No myślę, że to każdy z nas powinien takiego nagłego przypływu świeżego powietrza zażyć co jakiś czas. No ale jeżeli ktoś nie ma czasu, no to zostają właśnie pomieszczenia. Ale no, ja zachęcam i naprawdę uważam, że to jest super sprawa wybrać się od czasu do czasu do lasu na taki trening. Na łonie natury raczej wykonujemy takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, jak rower, bieganie, a można tutaj też wykonywać ćwiczenia bardziej już specjalistyczne? Tak, myślę, że można tutaj właśnie korzystając z tego instruktażu, który będzie dostępny na stronie Lasów Państwowych, można skorzystać i ułożyć sobie taki zestaw ćwiczeń wzmacniających i uda, i brzuch, ręce, i wysmuklających, wzmacniających. Naprawdę myślę, że każdy dobierze coś, co lubi. Z nami już mistrz Europy Mateusz Masternak. Mateusz, w ogóle skąd pomysł, żeby promować akcję promującą aktywność w Lasach Państwowych? Pomysł się wziął z tego, że ja spędzam 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny w lesie. To było tak, że nawet pomysł nie musiał się brać, bo po prostu ja tam ciągle jestem. Jak byś mógł zachęcić naszych atletów do robienia właśnie tego samego? No generalnie ja uważam, że trening na łonie natury, gdzieś w lasach, w parkach, no generalnie dotlenia świetnie nasz organizm i, no i nie musimy wąchać jakichś gdzieś w gymach, klubach, starych ścian, a tu jednak mamy świeże powietrze, które no powietrze, no to źródło życia. Teraz mamy piękne warunki, świeci słonko, a czy to jest... Ja w ręku trzymam tu sobie takiego kija, bym nazwał to, że to jest kij Mojżesza. I tak sobie tak tutaj mam kolegów takich, którzy muszę na nich uważać i jakby z tym kijem czuję się bezpieczniej trochę. A na komary też działa, bo tną niesamowicie. No tak, ale tym kijem komary zabijam na plecach u kolegów, nie u siebie. Wróćmy do wcześniejszego pytania. Mówisz, że mamy piękną pogodę, słonko świeci, ale w lasach można też trenować w inne pory roku, nawet i w zimę. No tak, akurat sportowcy mają to do siebie, że sezon u nich jest wtedy, kiedy jest walka, a walkę teraz akurat mam, gdzie pogoda jest taka jak dziś, czyli fantastyczna, ale mogę też mieć w środku zimy i niestety może być tu biało. Ale jakby
Zawsze można się odnaleźć w każdych warunkach i jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie. Więcej wnosi trening na świeżym powietrzu niż trening na sali treningowej? No zdecydowanie. Przede wszystkim filtruje wszystkie nasze szare komórki i no generalnie czerpiemy energię z natury. Jak codziennie, monotonnie przychodzimy na tą salę bokserską, ciągle patrzymy na te same ściany, na te same ryzy, na te same worki, a tutaj biegniemy i nawet dla takiego relaksu psychicznego mamy ciągle coś nowego, ciągle coś inaczej niż w tych naszych starych, udeptanych kątach. Więc wydaje mi się, ja osobiście bardzo polecam i wydaje mi się, że kto już z tego skorzystał, to na pewno tu zagości na dłużej. Mnie treningi w lesie na świeżym powietrzu kojarzą się głównie z bieganiem i z jazdą na rowerze, ale zapewne znasz mnóstwo innych ćwiczeń, które można tutaj wykonywać. No tak, ja myślę, że tobie się bardziej to z plażą kojarzy, ale może i rower, i spacery, i bieganie to też jest na pewno bardzo dobry pomysł. Może nie jest to najłatwiej, ale jakby dobra forma fizyczna pozwala dłużej cieszyć się młodością. Chyba wszyscy chcemy być młodzi. Dookoła las, piękna woda, w oddali ćwiczą gwiazdy sportu, a z nami organizator tego całego zamieszania, pan Janusz Błaszczyk, który opowie nam, co się tutaj właściwie dzisiaj dzieje. Lasy Państwowe rozpoczęły akcję Trenuj w lesie. Jest to akcja realizowana w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe zapraszamy. Jej celem jest ukazanie lasu jako miejsca, które sprzyja aktywności fizycznej, które zachęca do pobytu w lesie. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy znanych sportowców. Jest to pani Jolanta Studzienna, była siatkarka, obecnie trener, oraz pan Mateusz Masternak, mistrz Polski, mistrz Europy w boksie zawodowym. Są to osoby, które na co dzień wykorzystują pobyt w lesie do swoich treningów. I dlatego poprosiliśmy ich, aby przyjechali do lasu i pokazali, w jaki sposób można w fantastycznych warunkach ćwiczyć w lesie. Wspaniała inicjatywa, ale co w ramach tej akcji? Efektem akcji będą filmy umieszczone na stronie Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl. Będą to filmiki instruktażowe, które zobrazują dokładnie, w jaki sposób, krok po kroku, ćwiczyć w lesie w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Poza tym zostaną umieszczone do pobrania swoiste instrukcje, które każdy będzie mógł wydrukować, zabrać do lasu, aby potem w plenerze w tak znakomitych warunkach wykorzystać. Jesteśmy w tej chwili na kompleksie, w obiekcie turystycznym Nadleśnictwa Chojnów, Zimne Doły. Jest to nasz najstarszy obiekt tego typu. Funkcjonuje już od lat 80. Pierwszym takim elementem turystycznym była ta duża wiata, którą tam widzimy za drzewami, z paleniskiem pośrodku. W następnych latach powstawały te mniejsze wiatki i na chwilę obecną mamy takich wiat z paleniskami w liczbie 11 sztuk. Obiekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, praktycznie w porze letnim, w weekendy jest oblegany, można powiedzieć, przez okoliczną ludność i praktycznie każda wiata jest w tym momencie zajęta. W naszym programie zachęcamy sportowców do aktywnego trybu życia. No właśnie, chyba lasy są idealnym miejscem właśnie do uprawiania sportu. Zdecydowanie tak, chociaż tutaj takich atrakcji typowo sportowych nie urządziliśmy, natomiast w zeszłym roku oddaliśmy niedaleko od tego miejsca, w odległości 1,5 km stąd, nowy obiekt, również parking, na którym możemy zostawić samochód, plus takie wiatki z możliwością rozpalenia ogniska. I fragment ścieżki właśnie jest przewidziany dla osób, które chciały bardziej czynnie spędzać czas w lesie. Są tam drabinki, drążki do podciągania, ławeczka i kilka innych takich atrakcji na odcinku, powiedzmy, około 200 metrów, gdzie bardziej aktywnie można potrenować i spędzić czas w lesie. Ludzie zazwyczaj szukają miejsca do uprawiania sportu na salach treningowych, ale chyba nie zdają sobie sprawy, jakie fantastyczne warunki mamy w naszych polskich lasach. Tak, naturalnie. Las to miejsce stworzone do treningu, do aktywności fizycznej.
Wystarczy wspomnieć, że leśnicy przygotowali, udostępnili ponad 20 tysięcy kilometrów szlaków pieszych, które znakomicie nadają się do biegania, do marszu z kijkami. Przygotowaliśmy również ponad 4 tysiące znakomitych tras rowerowych, ponadto leśne parkingi czy pola biwakowe. Tak więc same te fakty świadczą o tym, że do lasu warto zaglądać i myślę, że powinniśmy.